Kwiatkowski w biegu drużynowym z Vancouver. Luisa, z którą rozmawiałem wczoraj, powiedziała: zobaczymy, zobaczymy, jak to jest z tą formą. Prawdę poznamy właśnie po moim biegu na 3000 metrów. Jej rywalką Kanadyjka Brittany Schussler. Nieźle wylosowała Polka. I Luisa Złotkowska już skupiona, już skoncentrowana na tym torze wewnętrznym. Urodzona w Warszawie nauczyciel Krzysztof Filipiak wskazał jej drogę, że powinna zająć się sportem, że to jest jej droga życiowa, że ma predyspozycje, a później pracowała z pierwszym trenerem Markiem Pandyrą. No a obecnie trenerem kadry jest Krzysztof Niedźwiecki, ale Luisa też pracuje z Witoldem Mazurem na co dzień. Reprezentuje LKS Poronin. No i sędziowie znowu musieli powstrzymać zawodniczki, bo było za głośno tutaj na trybunach. Za duży hałas. A tu powinna nastać cisza. Już rozpoczęły, już rozpoczęły. Luisa Złotkowska i teraz trzymajmy kciuki za naszą reprezentantką. Rozpoczyna po torze wewnętrznym, ładnie się rozpędza. Zobaczymy, w jakim czasie przejedzie te pierwsze 200 metrów. Czas liderki 20:20, a tutaj 20:51 i 20:91 setnych sekundy. Luisa Złotkowska, no jeśli chodzi o jej starty, proszę Państwa, w tym sezonie uzyskała najlepszy czas w ogóle w karierze na dystansie 3000 metrów. Jadąc w listopadzie ubiegłego roku na zawodach Pucharu Świata w Salt Lake City, przejechała ten dystans w 4 minuty, 2 sekundy i 37 setnych sekundy. To jest 14 wynik sezonu. No i ta pierwsza runda, 32-38. Dobrze, Luisa ustawia się z tym czasem mniej więcej na 32 sekundy. 31-95 przejechała te pierwsze 400 metrów Kanadyjka Brittany Schussler. Jeśli chodzi o starty Luisy Złotkowskiej na 3000 metrów w tym sezonie, to w Salt Lake City zajęła 9 miejsce, natomiast podczas zawodów Pucharu Świata była 12. Teraz ładnie po torze zewnętrznym mknie spokojnie. Na razie traci do skokowej 78 setnych sekundy. Przejechała dobrze rundę, równo znowu 32-39. Poprzednią, przypomnę, 32-38. Więc stara się trzymać równiutko to tempo. Ważne jest, aby ładnie wchodzić w te wiraże, ładnie wchodzić w te łuki, tę przeplatankę, jak to się popularnie mówi, wykonać prawidłowo, technicznie. No i przede wszystkim trzymać równo tempo. 33.03, troszeczkę spadł czas tej rundy Luisy Złotkowskiej. Na razie Luisa jedzie na trzeci wynik, na piąty rezultat jedzie w tej chwili Kanadyjka Brittany Schussler. No miejmy nadzieję, że te kolejne rundy będą w miarę dobrze przejechane przez Luisę. To jest takie zapoznanie się z lodowym torem. To nie jest jej konkurencja. Ona bardziej liczy na start na 1500 metrów przede wszystkim. No i na bieg drużynowy. Luisa Złotkowska 32,89. Teraz znowu przyspieszyła. Wciąż jedzie na trzeci rezultat. 33,30 to był czas rundy reprezentantki Kanady. Jeszcze troszeczkę traci Luisa, ale teraz te najważniejsze rundy, trzy ostatnie okrążenia. Ta prosta, tutaj równo z Kanadyjką, Polka wyjeżdża teraz po torze zewnętrznym. No ona tutaj widać już dosyć głęboko oddycha, pojawia się to pierwsze zmęczenie. No i popatrzmy, 2200 metrów, sporo traci. 4 sekundy 38 setnych do Rosjanki, która pojechała naprawdę dobrze, 33,94. Teraz przejechała rundę, w tym momencie skokowa przejeżdżała rundę w czasie 32,34 setne sekundy. Duży, duży spadek teraz u naszej reprezentantki. Niestety, jedzie na szósty wynik. Ciężko oddycha nasza reprezentantka, na co dzień związana z naszym panczenistą Janem Szymańskim. Oni tworzą parę
parę nierozłącznych ludzi, bardzo się kochają, wspierają podczas zawodów. Wczoraj Luisa bardzo przeżywała start Janka na 5000 metrów, który dobrze się spisał i pojechał na 13 miejsce na 5000 metrów, a tu przed chwilą jej trener Witold Mazur, który jeszcze pokazuje, jak ma ciężko pracować do samego końca, ale widać, że Luisa jest bardzo zmęczona. Troszeczkę poprawiła się, jedzie teraz na piąty wynik, 34.07, ta ostatnia runda, no i to już są ostatnie chwile, ostatnie metry. Trzymajmy kciuki za Luizę Złotkowską. Popatrzmy, szósty wynik Złotkowskiej, 4.14.18, wciąż na prowadzeniu Julia Skokowa z wynikiem 4.09.36, a zatem to był przejazd siódmej pary, teraz przerwa na czyszczenie lodu i wrócimy za jakiś czas do rywalizacji.